Cześć, witam Was w nowym vlogu, w nowym roku 2020 i na wstępie życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i żeby się spełniły wszystkie Wasze marzenia, żeby ten rok był właśnie takim przełomowym w Waszym życiu i żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Kuba ma dzisiaj wyjściowy wieczór, także jestem zdana sama na siebie, ale mam sporo rzeczy do ogarnięcia, także nudzić się nie będę. Przyszło też zamówienie z Ikei, ponieważ zrobiłyśmy sobie je z mamą gdzieś przed Sylwestrem chyba dzień wcześniej, jakoś tak. No i właśnie dzisiaj nam przyszło. Niestety nie wszystko można zamówić online, nad czym ubolewam, bo chciałam jeszcze sobie wziąć taką półeczkę, którą mam tutaj w rogu na książki, żeby właśnie po drugiej stronie pokoju też ją powiesić, ale no, to się odleczy, to nie uciecze. My z Kubą pewnie gdzieś na wiosnę zrobimy sobie takiego szlifa, że tak powiem, do Krakowa, pewnie pojedziemy na pizzę, może gdzieś połazimy, no i właśnie przy okazji do Ikei. Nie po jakieś wielkie zakupy, ale takie rzeczy, które są nam gdzieś tam potrzebne, więc tak. A tutaj wzięłam w zasadzie parę takich niby potrzebnych, niby nie, rzeczy, bo mama właśnie chciała sobie zrobić zamówienie, stwierdziłam, że się podepnę i też coś sobie zamówię. No bo jakby mogło być inaczej, ja kocham Ikeę, mogłabym tam zamieszkać. W ogóle później może sobie pogadamy też trochę o vlogmasach, bo chciałabym ten czas trochę podsumować, ale tymczasem na razie biorę się za pokazywanie Wam, co znajdowało się właśnie w tym zamówieniu. No i oto paczuszki z Ikei. Otworzę i pokażę Wam, co tam jest, ale wielkie okropnie. O Boże, ile papieru, masakra, bo teraz muszę się doszukać. Mamy tutaj ramkę, te same, które ja już kiedyś kupowałam, mam je w korytarzu i właśnie chciałam, żeby była też po drugiej stronie. Wprawdzie nie mam żadnego plakatu, który bym do niej włożyła i na razie mam wielkie poszukiwania, co by pasowało do tamtych plakatów, które już są na korytarzu, no ale nic nie mogę ciekawego znaleźć. Niemniej jednak stwierdziłam, że jak mama robiła zamówienie na Ikei, to ja też się dołączę i wezmę sobie parę rzeczy, na przykład właśnie tą ramkę. Dalej lecimy. Co my tutaj mamy? O Jezu, ja sobie tak rzucam, a tutaj jest talerz. Dobra, tu akurat mojej mamy zestaw noży, takie trzy zestawy ścierek, jeden taki zestaw jest nasz, a dwa są mamy. Tutaj mamy jeszcze takie naklejki, ponieważ zamówiłam również pudła, mam je tam w drugiej paczce. Te zwykłe takie pudła zadychę dwa, no ja wzięłam sobie cztery pudła. I zamówiłam też taką rolkę z naklejkami, żeby właśnie podpisać, co w jakim pudle się znajduje. Dalej chochelka po prostu. Tutaj jeszcze moja mama zamówiła sobie taką tacę obrotową, ona się kręci na sery, na jakieś różne inne rzeczy. I jeszcze ja wzięłam zestaw pojemników, bo zawsze jak jesteśmy w Ikei, to chciałam je wziąć. Z tym, że dochodziliśmy z Kubą do wniosku, że a tyle tych pojemników mamy i tak dalej, a jak przychodzi co do czego, to nie mamy ani jednego. Więc postanowiłam, że weźmiemy taki jeden zestaw. Tutaj macie ile? 17 chyba pojemniczków różnej wielkości. O, tutaj widać, ile się znajduje w takim zestawie. Nie wiem, on był za 15 zł, max 20, więc myślę, że się to bardzo opłaca. Ścierki po dyszce taki zestaw. Ta taca chyba około 30 zł, ale nie jestem pewna. Chochelka piątka. Naklejki piątka, tutaj jest talerz taki głęboki, szary, ponieważ zarówno moi rodzice, jak i my mamy ten zestaw z Ikei, im się stłuk jeden, więc sobie mama wzięła. I noże 10 zł ten zestaw, a ramka, powiem szczerze, nie pamiętam, ale chyba coś około 20 zł, max 30. I tutaj mamy takie dwa zestawy, w każdym jest po dwa pudła. Ogólnie zamówiłam je po to, bo wiecie, nowy rok to jest bardzo dobry czas na porządki wokół siebie, całej przestrzeni, więc właśnie dlatego kupiłam ich aż tyle. Obróciłam tutaj, żebyście, o, prześwietla, zobaczyli, które to są. I ja zamierzam właśnie zrobić porządki, posegregować wszystkie rzeczy, typu na przykład dekoracje świąteczne, dekoracje na choinkę, różne tutaj pierdółki, które gdzieś tam mam wokół siebie, no i mi się pałętają, robią niestety chaos niepotrzebny, także to wszystko będzie
posegregowane, no i schowane w szafie w korytarzu, ponieważ tam mam jeszcze niezagospodarowane bardzo dużo miejsca. Pudełka złożone, oczywiście nie jest to ich docelowe miejsce, ponieważ będę porządkować wszystko, może jutro, może w niedzielę, może w poniedziałek, zobaczymy jak mi to pójdzie, ale no już są złożone i myślę, że łatwiej będzie mi się po prostu zabrać do roboty, kiedy już będą gotowe na mnie czekać. Chciałam Wam bardzo podziękować za cały vlogmas. Ja dotąd nie mogę ogarnąć, jak udało mi się nagrywać codziennie. W sensie to wyszło tak mega naturalnie, bo nie planowałam tego, miały być vlogi łączone, a tu proszę, taka niespodzianka. Bardzo mnie to cieszy oczywiście, ale przypuszczam, że gdyby nie Wasz odzew, aktywność w komentarzach, to nie miałabym takiej motywacji, także myślę, że to w większości Wasza zasługa. I może jeszcze odniosę się do konkursu, ponieważ powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że tyle z Was weźmie w nim udział. Ja miałam już tam kosmetyki od dłuższego czasu przygotowane właśnie do wygrania dla Was, ale jakoś tak mi schodziło, gdzieś tam miałam to zrobić, jak wybije mi 2000 subskrypcji, później jak wybiło 2,5, nadal konkurs się nie pojawił. No i później doszłam do wniosku, że vlogmasy to w sumie będzie dobry pomysł, bo będę mogła obdarować jedną chociaż z Was właśnie takim prezentem bardziej już noworocznym. Mam nadzieję, że dotarła już nagroda i testujesz kosmetyki, które wygrałaś. Tam w filmie pod tym vlogmasem, w którym właśnie był konkurs, czy pod tym vlogmasem, w którym powiedziałam Wam, jakie jest rozwiązanie, czyli w 24 jest w opisie, kto wygrał. A jeżeli chodzi o moją grę na skrzypcach, ja wiem, że nie jest idealnie. No, jeszcze długa, długa droga przede mną. Oczywiście nie myślcie sobie, że ja, nie wiem, chcę podbić świat tymi skrzypcami. Absolutnie, jest to moje marzenie, które chcę spełnić, chcę grać dla siebie, mnie to mega relaksuje. Na razie może nie brzmi to idealnie, ale myślę, że jestem na dobrej drodze i oby moja motywacja do nauki właśnie gry na tym instrumencie nie wygasła zbyt szybko. No już od roku regularnie właśnie uczę się. I szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego robiłam z tego taką tajemnicę. W zasadzie może nawet nieświadomie to wyszło, z tego względu, że ja czasem mam tak, że bardzo szybko zniechęcam się do niektórych rzeczy. Wiecie, mam zapał i tak dalej, jest super i nagle w pewnym momencie myślę sobie, że to jednak chyba nie to. I dlatego chyba właśnie w mojej głowie wyszło tak, że ja nie chciałam zbyt dużej ilości osób o tym mówić, że właśnie uczę się gry na skrzypcach, z tego względu, żeby się nie zniechęcić. Wprawdzie, no tak jak mówiłam, nie jest idealnie, ale ja będę cały czas się uczyć i chcę, żeby wychodziło mi coraz lepiej, także trzymajcie za mnie kciuki, żebym w następnym roku pokazała Wam już profesjonalną grę. Nie będzie to takie proste, ale być może. Dobra, idę, bo nastawiłam pranie, muszę je powiesić, nastawić kolejne, także obowiązki wzywają. Ja już przebrana po domowemu, wszędzie stoją te moje kudły. Teraz muszę umyć głowę, w ogóle się wykąpać. Norma, dzień jak co dzień, ale dzień mycia głowy, czyli najgorzej. Rozumiecie mnie na pewno, bo kogo nie zapytam, to każdy nie lubi dnia mycia głowy. Ja niestety muszę robić to co 2 dni, także masakra. Czasem przeciągnę do 3 dni, ale to już naprawdę tak. Nie czuję się nawet z tym za dobrze, chociaż no suchy szampon ratuje sytuację. Usiadłam tutaj, bo włączę sobie telewizor. Niech coś pobuczy w tle. Szukam czegoś, ale nic nie ma. O dobra, tutaj jest Google Box. Kto ogląda? Ja bardzo lubię. Ale wyciszyłam na razie, no bo żeby tutaj nie zagłuszać. Jak tam Wasze postanowienia na 2020? Moje w trakcie. Na pewno zrobię jakiś film podsumujący w ogóle rok 2019 i myślę, że pomieszam tak troszkę kosmetycznie z
takimi moimi postanowieniami życiowymi, że tak powiem. Zrobię taki właśnie film podsumujący. Ja idę właśnie teraz, tak jak Wam mówiłam, idę się wykąpać, umyć sobie głowę, może się jeszcze do Was odezwę. Ten vlog będzie pewnie taki bardziej gadany niż jakiekolwiek przebitki, dlatego że no w zasadzie miałam urlop od nagrywania. Urlop, jak to brzmi, ale od Wigilii kamery w ręce nie miałam. Także no, muszę sobie pogadać, wiecie jak jest. Dobra, idę, oporządzę się i może coś jeszcze dzisiaj zobaczycie, a jeżeli nie, to zobaczymy się już jutro. No i witam Was w kolejnym dniu. W zasadzie to jest już niedziela, ale wczoraj jak wróciłam z pracy, to miałam tyle roboty, tyle sprzątania, że zapomniałam o nagrywaniu. I dlatego odzywam się dzisiaj. Jedna z Was napisała do mnie maila z prośbą, żebym udostępniła zbiórkę. I tutaj ja Wam zostawię link w opisie, to sobie poczytajcie wszystko. Natomiast dziewczynka, która ma 12 miesięcy, cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. I tak jak mówię, link do tej zbiórki znajdziecie w opisie. Ja już udostępniłam i u siebie na prywatnym Facebooku i na Instagramie. I także chciałabym Wam tutaj powiedzieć, bo może znajdzie się jakaś z Was dobra duszyczka i przeleje chociaż małą kwotę, naprawdę każda złotówka się liczy. Muszą zebrać 8 milionów złotych, także kwota jest no ogromna. Wprawdzie ja też nie mam dużo obserwatorów, ale każda złotówka się liczy, także otwórzmy serca, tak rozpocznijmy nowy rok, żeby pomóc innym. Pamiętajcie, dobro wraca. Zachęcam Was do wsparcia tej zbiórki i ja również się do tego dołączę. I w ogóle mam tutaj tą ramkę, którą Wam pokazywałam, że zamówiłam na Ikei. I teraz pójdę do korytarza i pokażę Wam, jak wyglądają tamte plakaty i może ktoś z Was ma jakiś zamysł, co ja mogłabym włożyć w nią. Chcę zamówić jakiś plakat, szukam na Desenio, na różnych stronach, ale nic sensownego nie mogę znaleźć, jakoś nie mam na to wizji, więc może ktoś z Was mi pomoże. Tak wyglądają te. Ja bym chciała tą po tej stronie. Natomiast nie wiem, co do tych obrazków by pasowało, żeby wiecie, no, to się nie gryzło, żeby w miarę to wszystko było w jednej tonacji i nie mam zielonego pojęcia. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, to zostawcie w komentarzu linki. No, u nas sypie śnieg. Widzicie odbite łapki Dyzia, jak lata po ogrodzie. Szkoda, że tak nie było na święta. Tylko teraz, kiedy ja już marzę o wiośnie. Oczywiście no nie ma co narzekać i tak tego nie zmienię, ale no niemniej jednak wolałabym, żeby ten śnieg pojawił się w grudniu, a teraz już wiecie, tak robiło się coraz bardziej wiosennie, chociaż wiem, że styczeń no to sezon zimowy, ale no jakoś tak w moim sercu już jest wiosna i tak samo chciałabym powoli chować te dekoracje świąteczne, żeby zacząć ten nowy rok tak na czysto, świeżo. No ale wszystko w swoim czasie. I ja w sumie będę już zakończać tego vloga. Mam nadzieję, że coś w miarę z tego wyszło. Jeszcze raz zachęcam Was do wzięcia udziału w tej zbiórce, o której Wam mówiłam. Link znajdziecie w opisie. I widzimy się w kolejnych vlogach. Cześć!